Proszę posłuchać dźwięku. Mieszamy działkę sąsiada. Mamy 0 i od 10, nie, od 0. Dobrze, 0. I jedziemy. Działka powinna mieć 60 metrów. Idziemy. Tutaj jest obraz, tak? Tu mamy 20 metrów. Słupek wbiłem tutaj, także jeszcze jakieś pół metra dodałem. No i to. Ja tutaj mam podzity następny pachołek przygotowany. 20 jest tutaj. Teraz pojedziemy po taśmie. No i dojechaliśmy do poprzedniego. I teraz, czyli mamy w sumie 40 metrów. Jedziemy na taśmę i jedziemy do kolejnego słupka, który tam wbity. I tu mamy kolejny słupek, 20 metrów. I teraz wiarygodność taśmy pokażemy. Jedzie ta taśma, jest, leży sobie swobodnie. Oczywiście to jest dokładny pomiar, ale obraduje. Tutaj nam się drzewo oparło. Tu się skończyło, ale to oparte o drzewo. To akurat do tej grupy. Więc to jest 60 metrów. I to jest działka PU od ulicy Rybnej. Ja to odejdę trochę. Podejdziemy do spektaklu. Oczywiście jest lód wykopany. No tak. Tutaj widać tam nasz wbity ostatni słupek na 60 metrach. Tak.
Tu jest góra jeszcze. Czyli sama ta góra. To tam wały ziemi, odpadów. I poza terenem. Tam już on się pozabije na pewno. Tak. Tu jest dopiero tabliczka wstęp zbroniony. Teren prywatny. Głazy, kamienie. Nie będziemy wchodzić na teren prywatny. Pomimo tego, że to już jest teren Urzędu Miasta. Tak, tak to wygląda z tej strony, czyli ta maszyna już jest na ta do sortowania już jest na terenach Urzędu Miasta i na pewno kruszarka, która stoi w oddali, też jest na terenie Urzędu Miasta. Dobrze, i to jest od ulicy Rybnej. Teraz podejdziemy od torów z drugiej strony i tam pomierzymy. Weźmiemy tylko sprzęt. W drugim filmie. Tak, i teraz mamy sytuację od strony drugiej. Tam w oddali mamy ulicę Grabocińską, przejazd kolejowy. Tutaj tory, tak, rów melioracyjny. I tam jest ulica Hotelowa. Tereny przemysłowe PU, firma PPU Metrans, koniec budynku. Budynek jest zaznaczony na planie zagospodarowania przestrzennego. I tutaj działka kończy się na 16 metrach. Tu mamy taśmę. Zero pokazuje i jedziemy. I tu mamy 16 metrów dokładnie. Gdzie to jest? Tutaj. I wbity. Super, tak? Czyli tu już widzimy, że różnica w betonach. Jasny, ciemny. Jeszcze raz, bo coś tam się osiągnięto. Maksymalny rozmiar nagrania napisał. Czyli jasny, ciemny, 16 metrów. Widać, że maszyny już stoją poza terenem, tam nie będziemy, tam jest tabliczka, teren prywatny, nie będziemy tu wchodzić, bo pies jest, pilnuje, przez płot nagramy, tu przez płot, tu przez dziurę, tu widzimy, maszyna stoi już ewidentnie poza terenem, który pozwala na prowadzenie działalności. Te tereny są tereny Urzędu Miejskiego. Zwracam uwagę. I tutaj też można zobaczyć, że to w linii nie idzie zupełnie, tylko łukiem, także też jest zabrane. Proszę bardzo. Teraz podejdziemy od strony torów. Zobaczymy, jak to wygląda. Pójdziemy tam na tory z dalszej perspektywy. Słupek zostawiamy wbity dla orientacji. Tak, i teraz jesteśmy od strony torów, trochę dalej, ulica Hotelowa, PPUH Metrans, budynek, zaraz wrócimy, ulica Grabocińska, tu mamy znacznik, zresztą widać białe, ciemne betony. Tutaj mamy drugą sytuację, jaką firma Metrans stosuje samowolkę, jest zabrane 9 metrów. Tutaj wzdłuż ulicy Hotelowej 9 metrów przez firmę Metrans. Ten zbiornik, który tam jest, to już jest na terenach Urzędu Miasta. Firma Metrans płot betonowy postawiła, zawierając tutaj 9 metrów, więc też nielegalnie zabrała ten teren. Ostatnio była awantura, jak robili kanalizację. Geodeta przyjechał, pomierzył. Także tutaj też jest zabrane.
13 maja. I firma dalej pracuje, sortuje.